Konflikt zaczął się od roku 2011, od 17 kwietnia, praktycznie od walnego zgromadzenia członków koła. Po walnym zgromadzeniu, które miało miejsce tutaj, w domku łowieckim, w protokole, który był sporządzony przez Romana Firlita, sekretarza koła, i podpisany przez Alfreda Mirskiego, przewodniczącego zebrania, zobaczyliśmy, że nie odzwierciedla ten protokół wszystkich tych rzeczy, które były na walnym zgromadzeniu. Między innymi brakowało w nim wypowiedzi członków, czyli myśliwych, którzy stawiali przeróżne pytania. Czy komisja rewizyjna lub zarząd okręgowy w ostatnim okresie kontrolował działalność koła? Komisja rewizyjna zarządu okręgowego, tak, kontrolowała działalność koła kilkakrotnie. I co stwierdziła? Stwierdziła tutaj przede wszystkim uchybienia, mianowicie brak dokumentacji, czyli protokołów walnych zgromadzeń, protokołów zarządu koła i protokołów przede wszystkim działalności gospodarczej. Czy prawdą jest, że aktualny zarząd koła dokonywał przyjęcia nowych członków bez wpłaty wpisowego i bez złożonych deklaracji członkowskich? Tak, to jest prawda. Zarząd koła przyjął tutaj do naszego koła osoby bez wymaganego wpisowego. Złożyliśmy wniosek nawet do zarządu okręgowego o uchylenie tej uchwały zarządu koła w sprawie przyjęcia członków tutaj do koła. Otrzymaliśmy odpowiedź zarządu okręgowego. Zarząd okręgowy uchylił w pierwszym przypadku uchwałę zarządu koła, ale zarząd koła ponownie przyjął te osoby. Złożyliśmy ponownie do zarządu okręgowego wniosek o uchylenie uchwały zarządu koła i jak na dzień dzisiejszy zarząd okręgowy nic w tym kontekście nie zrobił. Tylko są w tym kole bez wymaganego wpisowego, uczestniczą w głosowaniach. Z członkiem koła łowieckiego jestem od 25 lat, natomiast skarbnikiem koła byłem od roku 2008 do 2010. Ze względu na to, że ja jako skarbnik i kolega Maciąg jako wiceprezes zarządu i w ogóle cały zarząd podjęliśmy taką uchwałę na zarządzie, że wszystkie faktury, które zakupów muszą być podpisane z tyłu przez prezesa, opisane. I wtedy skarbnik miał możliwość wypłaty. Jeżeli nie były podpisane, w żadnym wypadku taka faktura nie została wypłacona. Natomiast w chwili obecnej zarząd szasta pieniędzmi jak chce. Jak tu kolega przed chwilą mówił, przewodniczący, że zarząd był dwuosobowy, natomiast kolega Kuźniarski jako łowczy, nie łowczy, bo on był odwołany, nie wiem o co tu chodzi z tym zarządem okręgowym, co on tu tworzy, no ale to już problem zarządu okręgowego, wydawał pieniądze, list na listy, przecież to są duże pieniądze, no jeżeli on powiadamia 50 członków koła po te 4 zł, to są duże pieniądze. Zarząd nie był statutowy, bo dwuosobowy zarząd nie może być statutowy, czy trzyosobowy zarząd, po prostu szasta się tu pieniędzmi. Natomiast koło działało przez 8 miesięcy bez zatwierdzonego budżetu. Nikt go nie zatwierdził, koło wydawało pieniądze, robiło co chciało. Nie mieli decyzji na remont przykładowo tej starego mieszkania na naszej posiadłości. Zrobili to po swojemu. Myśmy chcieli wyremontować tą stodołę z boku ze względu na to, żeby ją zaadaptować na, jako magazyn. Magazyny pośladu i siana czy innych rzeczy do karmienia zwierzyny, no to natomiast kolega prezes podjął taką decyzję, żeby przybudować taką wiatę do tego. Zresztą to widać na załączonym obrazku później. Dobudowali tę wiatę. Nie wiem po co i czemu ona ma służyć, no ale dobudowali. Ja bym wolał zrobić tą stodołę, zrobić, doprowadzić do porządku, bo ten dach w pewnym momencie runie. Łowczy naszego koła, myśliwy, który powinien kierować się kulturą i etyką łowiecką, ubliżył mi w obecności 45 osób, przy okazji mojego męża, twierdząc, że mszczę się na nim za to, że nie chciał być moim kochankiem.
Więc zostałem pomówiony przez tą panią bezpodstawnie, ale rozpowiedziała myśliwym w kole, że i tak nie załatwi za swoje odrzucone miłosne zaloty, które stosowała do mojej osoby. Słuchajcie panowie, to samo na policji. To samo potwierdza. Kolega posłucha dalej. Że próbowałam jego nakłonić do romansu, a on mnie odrzucił, więc dlatego mszczę się na nim i dlatego dzienniczek sfałszowany przez niego ewidentnie jest w prokuraturze. Wniosek zarządu okręgowego przez Zgrzemoczki o odwołanie z funkcji łowczego koła łowieckiego nr 45 po nawarstwie w Gdyżowie kolegi Krzysztofa Piwniarskiego. Uzasadnienie wniosku. W trakcie kontroli przeprowadzonych przez Zarząd Okręgowy PZPR w Zamościu w Kole Łowieckim nr 45 Konowa w Powieszowie dnia 26-27-11-2012 rok, 10-12-2012 rok, stwierdzono brak nadzoru w zakresie prowadzenia gospodarki łowieckiej w Kole Łowieckim nr 45 Konowa w Chrubieszowie, za które odpowiada łowczy koła, a w szczególności brak książek ewidencji wyjścia na polowanie indywidualne, niewłaściwe sporządzenie protokołów zagospodarowania pozyskanej zwierzyny, niewłaściwe sporządzenie protokołów czynności gospodarczych. Ponadto Komenda Powiatowa Policji w Chrubieszowie prowadzi postępowanie przygotowawcze przeciwko Krzysztofowi Kuźniarskiemu podejrzanemu o czyn z artykułu 270 paragraf 1 kodeksu karnego o sfałszowanie dzienniczka stażysty. Podpis przewodniczący Zarządu Okręgowego PZPR Łowczy Okręgowy magister inżynier Henryk Studnicki. Czyli on upatruje tą zemstę w tym, że koleżanka zeznaje, będąc wezwana przez prokuratora, tak? No do tej pory w prokuraturze nie byłam, byłam na zeznaniach na policji, ale jak mogę kłamać, jak ewidentnie wszelakie dowody i te nawet, które ma policja, wskazują na to, że ten dzienniczek jest sfałszowany. Jak mogę ja kłamać i nie zeznawać prawdy? Tego nie rozumiem. Bo z tego co wiem, koleżanka wypełniała literalnie wszystko to, co wykonywała na stażu. I ten dzienniczek był w dyspozycji łowczego koła. Dzienniczek dostałam na spotkaniu Dian w grudniu 2008 roku. Dostałam go w zarządzie okręgowym i od tamtej pory, będąc na każdym polowaniu, na jakim no, mogłam uczestniczyć, bo nie mówię, że na wszystkich polowaniach byłam, bo różne są sytuacje, ale przez rok czasu byłam na wielu polowaniach. Nie jako stażysta, który stoi z myśliwym na stanowisku, ale w nagance. I wszystkie te polowania wpisywałam. Wszelakie czynności, jakie stażysta ma zlecone, czyli sprzątanie domku, czy wszelakie inne rzeczy, wszystko miałam wpisywane. Po zakończonym stażu zdałam dzienniczek do łowczego, bo był on przy tym moim wprowadzającym, żeby zdał do zarządu o zaliczenie stażu. Po pewnym czasie okazało się, że dzienniczek się zagubił. Poprosił, żebym wpisała swoje dane na początku dzienniczka. Tak też uczyniłam, a resztę miało tworzyć z dokumentów koła. Tylko oczywiście łowczemu nie chciało się sprawdzić z dokumentami. Co się teraz okazuje, on tych dokumentów nie miał. Wypisał sobie jak chciał. I co mu pasowało, to wypisał w tym dzienniczku. No i wiem, że to jest fałszerstwo, bo na ostatniej konfrontacji z łowczym w protokołach polowań w całkiem inne daty są, gdzie ja uczestniczyłam, a co miałam wpisane w dzienniczku. Zostałem skreślony z listy członków koła. Ja w tej sprawie złożyłem odwołanie do Okręgowej Rady Łowieckiej w Zamościu. Okręgowa Rada Łowiecka w Zamościu uchyliła uchwałę Zarządu Okręgowego w Zamościu o usunięciu mnie z koła łowieckiego nr 45 Ponowa. Zarząd koła powołuje się na to, że w dokumentacji koła nie ma wpisu o mojej wpłacie wpisowego
w trakcie przyjmowania mnie do koła. Brakuje mojej deklaracji członkowskiej. I w oparciu o te, jak gdyby, rzekome fakty? Z tego, co się orientuję, to w dokumentacji koła brakuje bardzo wielu takich właśnie deklaracji, jak również pokwitowania wpisowego. W stosunku do wszystkich tych kolegów podjęto takie działania w postaci skreślenia? Nie, właśnie nie do wszystkich, tylko do wybranych, akurat do tych, którym zarząd naszego koła po prostu ma jakieś zastrzeżenia i w ostatnim okresie zarząd koła przyjął bodajże 4 osoby bez uiszczania wpisowego. Czy jedną z tych osób jest policjant miejscowej komendy powiatowej policji? Tak, jest to policjant z komendy powiatowej policji w Hrubieszowie. Koleżanka także brała udział w tak zwanych spotkaniach myśliwskich w Zwierzyńcu i zajmowała tam w konkursach czołowe lokale. Mogę wiedzieć jakie? Konkurs trwa już 4 lata. Jesteśmy z mężem przez 4 lata na każdym konkursie. Na pierwszym konkursie byłam jeszcze jako stażystka. Wtedy zajęłam 3 miejsce za pasztet z sarny. W 3 konkursie zajęliśmy 1 miejsce za tatara z sarny, a w ostatnim roku za dzika pieczonego z kaszą w całości i za dzika w sosie śmietanowo-grzybowym. Czyli koleżanka tak hołubi tą tradycyjną kuchnię łowiecką, lubi przyrządzać potrawy z jakimś takim myśliwskim klimatem. Gdy mąż zaczął polować i przynosić mięso, trzeba było to mięso przygotować, więc metodą prób i błędów sama swoje, pod swój smak robiłam potrawy i widzę, że smakuje, skoro zdobywa takie lokaty. Dodatkowo nie chcę mówić, że tylko jeżdżę ze względu na konkurs do Zwierzyńca. W Zwierzyńcu jest wspaniały klimat. Można się spotkać z wieloma przyjaciółmi i sympatykami myśliwstwa. Są naprawdę wspaniałe rzeczy, warte zobaczenia. Przychodzi bardzo dużo ludzi, gdzie w dzisiejszych czasach, gdzie myśliwstwo jest postrzegane niezbyt sympatycznie, oni są wprost zachwyceni. Ludzie przyjeżdżają z całej Polski. W sytuacji, gdy Okręgowa Komisja Rewizyjna potwierdza liczne, skandaliczne wręcz zaniedbania i fakty dające podstawę do zawiadomienia przez Zarząd Okręgowy Prokuratury o podejrzeniu popełnienia przestępstw, gdy łowczy koła Krzysztof K. siedzi na ławie oskarżonych za fałszowanie faktury, a gospodarkę łowiecką obrazują umieszczone tutaj zdjęcia, skazany prawomocnym wyrokiem prezes koła wraz ze skarbnikiem bawią się na balu myśliwskim w Pałacu Czartoryskich, na którym zawieszony w prawach członka Polskiego Związku Łowieckiego występuje w mundurze myśliwskim przedstawiany oficjalnie przez łowczego jako prezes najlepszego koła. Siłami nowo przyjętych po naradzie odbytej w restauracji Szałasy z udziałem łowczego okręgowego i kandydata forsowanego przez łowczego Krzysztofa Kuźniarskiego na nadzwyczajnym zgromadzeniu członków zarząd koła zostaje uzupełniony i na prezesa zostaje wybrany kadrowy były funkcjonariusz SB, który w tym środowisku podczas swojej służby zwerbował aż 16 tajnych wywiadowców. Czy cienie przeszłości miały wpływ na służebną rolę łowczego okręgowego wobec kryminogennej grupy działaczy koła łowieckiego numer 45 Ponowa? Czas i dociekliwość dziennikarska zapewne niebawem pokaże. Póki co jedyne konsekwencje za zwyczajne bezprawie, bałagan, kolesiostwo i karierowiczostwo w wykonaniu grupy kryminogennej skupionej wokół łowczego koła ponosi Marek Skiba, przewodniczący komisji rewizyjnej, który jako jedyny chciał i zmierzał do zaprowadzenia normalnych stosunków i właściwego funkcjonowania koła. Dwaj pozostali podporządkowani łowczemu robili wszystko, aby przekręty mające miejsce w kole nie ujrzały światła dziennego. Wniosek określonej statutem grupy członków żądających umieszczenia w porządku obrad walnego zgromadzenia sprawy od odwołania m.in. skarbnika koła, który fałszowaną fakturę rozliczał i nie ma możliwości, aby co najmniej nie wiedział o nieprawidłowościach wbrew statutowi, został przez łowczego okręgowego Henryka Studnickiego zignorowany. Było to kolejne działanie stronnicze i zmierzające do wsparcia grupy nie najlepiej zasługującej się wizerunkowi łowiectwa.
Pan mnie chce zmusić? Dziękuję. Nie, to, co pan powiedział, niech pan tylko powie. No. Dziękuję. Czyli pan nie może zmuszać do tego. Nie, oczywiście, że nie. Czyli mówiąc krótko, zarząd okręgowy nic nie zrobił, tak? Czy tak mam to rozumieć? Nie. Zarząd okręgowy zrobił to, co do zarządu okręgowego należy. Proszę pana, dobrze, a w ślad za tym przecież, jak zawiadamiana była prokuratura o przestępstwach, prawda, to ma pan także i statutowe możliwości działania w takich sytuacjach. Czy coś było zrobione? Dlaczego pan mnie zmusza? Ale ja pana nie zmuszam, ja tylko pytam. No. Dziękuję, wszystko co miałem do powiedzenia. Czyli co, odmawia mi pan wypowiedzi? Nie. Nie odmawiam. Wszystko, co miałem do powiedzenia na temat koła 45... To ale to pan nic nie powiedział. No, ja zadałem kilka pytań, a pan mi nie odpowiedział nic. No, dlatego bardzo proszę choć na jedno odpowiedzieć. No. Tyle. Nic pan więcej ode mnie nie usłyszy.